Call of Duty, Battlefield, Medal of Honor. Jakby nie patrzeć, gry komputerowe stanowią dzisiaj bardzo ważny element naszego przemysłu rozrywkowego. Już od początku należy podkreślić, że gry komputerowe, a przede wszystkim tak zwane FPS-y, czyli First Person Shooter, romansowały z historią i brały sobie na kanwę wydarzenia z czasów I i II wojny światowej. Warto więc zwrócić uwagę, w jaki sposób zmieniało się postrzeganie historii przez deweloperów, jak gry komputerowe przedstawiały wojnę, wojskowość, broń, żołnierzy, odpocząwszy od końca lat 90. aż do dzisiaj. Ja nazywam się Michał Górny i dzisiaj w ramach cyklu online'owego Muzeum Ziemi Saoczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą zabiorę Was w historię gier komputerowych okiem historyka wojskowości. Nasze rozważania należy oczywiście rozpocząć od pierwszych gier 3D, czy też jakbyśmy jeszcze określili je 2,5D. Oczywiście mowa tutaj o pierwszych legendarnych dzisiaj już klasykach strzelanek, czyli gier pokroju Wolfenstein. Oczywiście Wolfenstein 3D niewątpliwie było grą przełomową, było grą, która wprowadzała graczy w zupełnie inne realia, wychodziła ze standardów 2D, jeszcze oczywiście w sposób fałszowała, ponieważ w rzeczywistości nie było to pełne 3D. Natomiast niewątpliwie było jedną z pierwszych gier w kategorii First Person Shooter, w których mieliśmy okazję w pewien sposób zobaczyć realia drugowojenne. Wcieliśmy się bowiem w agenta Blaskowitza, który uciekał z tytułowego zamku Wolfenstein po drodze walcząc z nazistami. Gra oczywiście historię traktowała jako czyste tło, bardzo niewiele elementów zostało tam w rzeczywistości wykorzystanych, a gra na dalszych poziomach w pewien sposób odchodziła od standardów realiów historycznych, wprowadzała elementy fantastyczne, wprowadzała elementy, można powiedzieć, niezwiązane jak najbardziej z realiami wojennymi, chociaż od początku do końca strzelaliśmy oczywiście do nazistów. W pewien sposób ta fascynacja grami wojennymi tak naprawdę rozpoczęła się pod koniec wieku XX. Pewnym oczywiście tutaj symbolem, pewnym punktem rozwojowym jest paradoksalnie nie gra, a film. Mówimy tu oczywiście o Szeregowcu Ryanie Stevena Spielberga. Kiedy ten film powoli pojawiał się na ekranach, okazało się, że stanowił nie tylko inspirację do dalszych działań w kinematografii, ale zainspirował także deweloperów, twórców gier komputerowych. Zresztą sam Spielberg aktywnie w tamtym okresie włączał się w produkcję gier. Jedną z takich pierwszych gier już w pełnym 3D. Gier, które niewątpliwie stanowią element przełomowy w prezentowaniu II wojny światowej, jest seria Medal of Honor. Medal of Honor, wersja Allied Assault 2002 roku. Myślę, że w tą grę grał niemal każdy. Jest to bowiem jedna z gier, która zostawia trwale w pamięci chociażby legendarna czwarta misja, lądowanie w Normandii, która faktycznie była bardzo silnie inspirowana wydarzeniami pokazanymi w filmie Spielberga Szeregowcu Ryanie. Trzeba jednak podkreślić, co jest bardzo ciekawe, że paradoksalnie Medal of Honor Allied Assault jest trzecią grą z serii Medal of Honor. Dwie wcześniejsze bowiem nie pojawiły się na PC-cie, nie pojawiły się na PlayStation, na klasycznym szaraku. Seria zadebiutowała tak naprawdę w roku 99 Medal of Honor, a następnie Medal of Honor Underground w roku 2000. Były to gry o tyleż ciekawe, ponieważ Medal of Honor Underground pozwalał wcielać się w nikogo innego jak w Maquis, czyli w przedstawiciela francuskiego Resistance. Mieliśmy więc grę, która nie dość, że była jedną z pierwszych prekursorów gier wojennych w FPS-ach, to od samego początku wrzucała nas w buty dosyć słabo znanych postaci z czasów francuskiego ruchu oporu, co też na pewno jest niewątpliwie interesującym zagadnieniem. W przypadku klasycznego Medal of Honor mieliśmy to naprawdę grę w znacznej mierze przygodową, to znaczy wcielaliśmy się w bohatera wykonującego różne misje na terenie całej Europy. Gra rzucała nas od gorących piasków Afryki po zimne
śniegi Norwegii, że same Niemcy, Francja, Normandia. Graliśmy tam tak naprawdę w pojedynkę z kilkoma kompanami. Nie była to gra jednak, która pokazywała stricte wydarzenia historyczne poza lądowaniem w Normandii. Tak naprawdę wiele elementów tutaj było tylko wyłącznie sprowadzonych do roli tła. Atakowaliśmy m.in. fabrykę gazu mustardowego. Wiemy, nie używano w rzeczywistości gazów bojowych na terenie Europy podczas II wojny światowej. Co jest jednak ciekawe, jest to, że faktycznie broń, mundury, starano się to już stricte odzwierciedlić. W przeciwieństwie do Wolfensteina, które było niewątpliwie pewnym bardzo ograniczonym tłem, już Medal of Honor ewidentnie pokazywał nam pewną wizję wojenną, drugowojenną. Kolejną grą, która niewątpliwie stała się konkurentem dla serii Medal of Honor, była oczywiście Call of Duty z roku 2003. Tutaj mieliśmy troszeczkę podobną sytuację, ale coraz więcej starano się pokazywać faktycznie mających miejsce wydarzeń wojennych. W Call of Duty zresztą po raz pierwszy wcielaliśmy się w żołnierza Armii Radzieckiej. Mogliśmy zarówno zobaczyć to z perspektywy żołnierza walczącego pod Stalingradem w tej legendarnej scenie, która była odzwierciedleniem filmu Wróg u bram, czyli ataku znad rzeki Wołgi, gdzie mieliśmy otrzymać jedynie kilka sztuk amunicji bez karabinu. Następnie wcielaliśmy się żołnierza brytyjskiego, żołnierza amerykańskiego. No trzeba powiedzieć, że coraz więcej pojawiało się elementów historycznych, pojawiały się wydarzenia znane nam bezpośrednio z działań. Coraz częściej możemy mówić o trendzie pewnego realizmu. Coraz więcej faktycznych miejsc, lokacji przygotowywanych w oparciu o rzeczywiste stanowiska pojawiało się w serii Call of Duty, ale także w późniejszych wydaniach Medal of Honor, bowiem gdzieś mniej więcej do roku 2007-2008 te dwie gry zdominowały gry wojenne w segmencie single player, wymieniały się nawzajem kolejnymi tytułami, które rzucały nas na kolejne teatry walki w II wojny światowej, m.in. Medal of Honor Pacific, które prezentowało walki na Pacyfiku z Cesarstwem Wielkiej Japonii, ale także Call of Duty 2, które pokazywało kolejne ujęcia z walki na froncie wschodnim. W pewien sposób seria Call of Duty odeszła od standardów drugowojennych wraz z grą Call of Duty World at War, które ewidentnie było jedną z ostatnich gier, które nazywamy old schoolowymi. Old school bowiem tutaj ewidentnie odchodził już do przeszłości, coraz większy nacisk na multiplayer sprawił, że kampanie singleplayerowe skrojone specjalnie dla gracza, oskryptowane, prezentujące konkretne misje powoli odchodziły na rzecz klasycznej multiplayerowej nawalanki, gdzie razem z kolegami mogliśmy zmierzyć się w różnych trybach od deathmatch plus inne możliwości tych multiplayerów. Nie jest to oczywiście koniec singleplayerów. Niemniej jednak trzeba podkreślić, że mamy mniej więcej pod koniec pierwszej dekady XXI wieku pewne odprężenie w tej tematyce. Oczywiście wspominając o pierwszych tych strzelankach, nie możemy przegapić innych gier, które próbowały wkraść się w tę niewielką przestrzeń zostawioną między rywalizację dwóch gigantów, czyli tego Medal of Honor i Call of Duty. Oczywiście mówimy tutaj o serii Battlefield, zapoczątkowanej grą Battlefield 1942 i ewidentnie była to gra, która od samego początku znalazła swoją własną niszę, bowiem Battlefield oraz dodatki, czyli m.in. Road to Rome, pozwalały nam tak naprawdę na niemal wyłączną grę w multiplayerze. Nie było kampanii sensu stricte single player, więc tak naprawdę te realia drugowojenne tutaj ograniczały się do używanej broni, do mundurów, do tutaj pewnego symbolicznego tła. W rzeczywistości wszystkie plansze, wszystkie mapy były fikcyjne, przygotowane z myślą o grze z żywym przeciwnikiem. No i seria Battlefield wtedy ewidentnie dążyła właśnie do tego segmentu multiplayerowego.
Oczywiście, wspominając o pierwszej dekadzie, nie należy zapominać także o innych grach. Wspominaliśmy oczywiście o Wolfensteinie, powinniśmy wspomnieć o jeszcze jednej grze z tej serii, bowiem o ile większość gier typu Wolfenstein tak naprawdę nie zasługuje na miano gier wojennych, drugowojennych, względu na bardzo silne natężenie elementów okultystycznych, chociażby ratunku Castle Wolfenstein, czy późniejszych gier z tej serii, to jedna gra jeszcze z Wolfensteina, multiplayerowa, czyli oczywiście Wolfenstein Enemy Territory, która próbowała ugrać coś dla siebie w tym segmencie multiplayerowych. Była zresztą bardzo interesującą grą pod względem rozwiązań. Wprowadzono tam system klas, pozwalający wcielić się m.in. w saperów, medyków. Wprowadzono nowe rozwiązania, czyli m.in. miny. Naprawdę sporo rozwiązań technologicznych, które dzisiaj są pewnym standardem, pojawiło się m.in. dzięki właśnie Enemy Territory. Powinniśmy także wspomnieć o polskich akcentach w produkcji FPS-ów. Tak naprawdę ten pierwszy polski akcent w grach też jest troszeczkę naciągany, jeżeli chodzi o realia drugowojenne. Chociaż grzechem byłoby nie wspomnieć, mówimy tu oczywiście o legendzie polskiego developingu, czyli serii Mordyr. Już w roku 1999 polscy producenci gier próbowali przebić się na zachód z własnymi produkcjami. Jak wiemy, nie były to trochę sprzyjające jeszcze dla branży gier komputerowych w Polsce, nie to co dzisiaj. Mordyr był oczywiście w pierwszej swojej części grą, która rzucała nas na front II wojny światowej w roku 1944. Wcielaliśmy się tutaj w Sebastiana Mortyra, syna generała Jurgena Mortyra. Tak naprawdę gra była jednak stricte sci-fi, ponieważ podejmowała wątki podróży w czasie, historii alternatywnej. Od połowy gry wcielaliśmy się w żołnierza walczącego już w przyszłości 200 lat po wydarzeniach z II wojny światowej. W tym scenariuszu oczywiście III Rzesza okazała się państwem zwycięskim. W związku z tym tutaj należy tylko zasygnalizować. Gra miała jednak kilka ciekawych easter eggów, chociażby legendarny czołg Rudy 102, którego moglibyśmy oglądać na pierwszych plansz, zimowych plansz serii Mortyr. Broń, która była prezentowana, mundury prezentowane tutaj miały być odzwierciedleniem realiów drugowojennych. Mieliśmy m.in. w pewnym momencie czołg typu Tygrys, który należało zwalczyć za pomocą Panzerfaustów. Ewidentnie więc twórcy sięgnęli po te drugowojenne inspiracje, chociaż jak wiemy, cała historia jest tutaj tylko i wyłącznie pretekstem. Są to bowiem końcówka XX wieku. Wtedy jeszcze gry nie siliły się na jakieś charakterystyczne wyciskiwacze US, historie z morałem, których jest tak dużo teraz w dzisiejszych grach battlefieldowych i Call of Duty. Wszystkie te gry, o których mówiliśmy, miały oczywiście wiele uproszczeń, mechanik, które ewidentnie były skrojone do gier FPS-owych, chociażby system apteczek czy regeneracji zdrowia. Oczywiście mieliśmy możliwość podejrzenia, ile mamy amunicji w magazynku. Mieliśmy uproszczony system. Tak naprawdę nie były to gry, które miały jakiekolwiek tutaj elementy mechanik realistycznych. Były to stricte gry zręcznościowe. Co nie zmienia faktu, że były próby wprowadzenia na szerszą skalę gier, które miały pewną tutaj dozę symulatorów. Pierwsza tego typu gry to oczywiście niezwiązane z tymi realiami drugowojennymi Operation Flashpoint. Natomiast były gry stricte w realiach drugowojennych, które utrudniały nam grę, sprawiały, że te mechaniki upraszczające były zarzucane. Mówimy tu oczywiście o serii Red Orchestra, która w znacznej mierze jest serią niszową, część pierwsza i druga, posiadała kilka bardzo interesujących rozwiązań. Na przykład nie mieliśmy świadomości, ile mamy amunicji w magazynku. Co najwyżej mogliśmy sprawić, żeby nasz bohater wziął do ręki magazynek, zważył go i była tylko informacja, czy magazynek jest po części pełny, po części pusty. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli wyjść na naboi, powinniśmy liczyć stricte każdy strzał.
Do tego wprowadzono mechaniki walki na dystans, skalowanie broni. Pojawiały się te elementy, które dzisiaj są nam stosunkowo częściej pokazywane niż wtedy, między innymi możliwość zeskalowania broni na pewien dystans. Jest to oczywiście jeden z podstawowych elementów wojskowości, jeżeli dysponujemy bronią, karabinem powtarzalnym lub samopowtarzalnym, to jeżeli chcemy skutecznie operować na dany dystans, musimy dostosować oczywiście celownik. W większości gier, jeżeli nie wszystkich, tych mechaniki były uproszczone, ale w serii Red Orchestra jak najbardziej były dostępne. Dziś mniej więcej w ostatnich latach pierwszej dekady XXI wieku, circa 2007-2008 rok, mogliśmy zobaczyć pewne zmęczenie materiału. To znaczy okazało się, że gracze coraz mniej są zainteresowani realiami drugowojennymi, ponieważ szereg gier, zwłaszcza z serii Zwalczających się Tytanów, czyli Medal of Honor i Call of Duty, już nie chcą tego samego. Faktycznie trzeba powiedzieć, że gry te były realizowane w sposób bezpieczny, to znaczy w znacznej mierze rzucały nas na teatry walk te same, czyli oczywiście zachodnia Europa i front wschodni, względnie Pacyfik. Tak naprawdę, gdybyśmy mieli stricte patrzeć na historię względem gier wojennych, no moglibyśmy dojść do prostego wniosku, że wojna tak naprawdę zaczęła się gdzieś mniej więcej w roku 1941-1942 dla Rosjan, a dla 1944 roku tak naprawdę dla reszty świata. Wszystkie kampanie roku 1939-1940 nie były i do dzisiaj są bardzo mało upatrywane jako cel prezentowania gier. No, trzeba podkreślić, że seria Mortyr próbowała te polskie realia partyzanckie w pewien sposób w tym okresie prezentować, ale Mortyr 2 i kolejne Mortyry słusznie miały etykietę gier niskobudżetowych. Zresztą mieliśmy taką firmę City Interactive, która celowała w budżetowe FPS-y, które nie dość, że powielały schematy, standardy były jeszcze bardzo kiepsko wykonane, ale można było kupić je w kiosku za 19,90, co dla młodego chłopaka mniej więcej było osiągalnym budżetem, więc gry te znalazły też swoją niszę. Zmęczenie materiału zaowocowało tym, że o ile Call of Duty podjęło odważną decyzję o zmianie realiów, m.in. legendarny Call of Duty Modern Warfare udowodnił, że można prezentować FPS-y w innych niż drugowojenne klimaty realiach, to Medal of Honor w pewien sposób spektakularnie wtopiło, ponieważ jeszcze w 2007 roku zaprezentowało Medal of Honor Airborne, które było czymś ryzykownym, bardzo ciekawym pod względem technicznym, ale tak stricte zręcznościowym rozwiązaniem, że słusznie w mojej opinii gra uzyskała bardzo mieszane recenzje. Airborne bowiem pozwalał nam wcielić się bezpośrednio w amerykańskiego spadochroniarza, który brał udział w walkach od roku 1943 do roku 1945, od Włoch przez Francję do Niemiec. Było tyle ciekawe, ponieważ każdą misję zaczynaliśmy na pokładzie samolotu i sami tak naprawdę wybieraliśmy miejsce lądowania. W efekcie uniemożliwiło to wprowadzenie oskryptowanych scen, co w pewien sposób było ze szkodą dla fabuły, bo tak naprawdę fabuła jako taka stricte już nie istniała. Mieliśmy za to operacje historyczne, lądowanie Normandii i inne wydarzenia stricte związane z tymi działaniami spadochroniarzy. Trzeba jednak podkreślić, że gra miała bardzo paskudny element zręcznościowy, czyli wprowadziła stopniowanie przeciwników i na przykład łatwiej nam było walczyć z żołnierzami armii włoskiej czy z niemieckimi formacjami tyłowymi, natomiast kiedy wprowadzano inne formacje typu SS czy oddziały elitarne dywizji Wehrmachtu, to byli to przeciwnicy, którzy kompletnie niezwiązani z realiami operowali z jednej ręki niczym Rambo bronią maszynową, kompletnie nie miało to sensu, przyjmowali po kilkanaście strzałów z broni ręcznej i dalej walczyli. Gracze to zauważyli, gdyż to już się już nie podobało. Zresztą powoli pojawiała się krytyka pewnych właśnie zręcznościowych realiów broni, bowiem o ile
przyjemnie było operować bronią maszynową, niczym właśnie Rambo, Terminator. Coraz więcej jednak pojawiało się głosów pod koniec tej pierwszej dekady, że należałoby jednak w pewien sposób przejść w stronę umownego realizmu. Ten symboliczny realizm w pewien sposób otrzymaliśmy grając w ostatnią z omawianych dzisiaj gier, czyli serię Sniper Elite. Pierwsza część ukazała się w roku 2005 i pozwalała nam wcielić się w strzelca wyborowego. Ewidentnie była to gra, która dawała nam kilka innych ciekawych mechanik. Późniejsze gry z tej serii pozwalały, wręcz nakazywały na pewnych poziomach trudności uwzględnienie takich kwestii jak wiatr, grawitacja podczas oddawania strzałów. Pokazywały nam, że ta bezpardonowa rozwałka, która była udziałem poprzednich gier omawianych, nie jest zawsze jedynym rozwiązaniem wprowadzonym m.in. elementy skradankowe. W związku z tym ewidentnie to Sniper Elite było takim dowodem na to, że gracze szukają nowych rozwiązań. Natomiast niewątpliwie po roku 2010 zainteresowanie w grach FPS-owych drugą wojną w pewien sposób osłabło. Znacznie mierze spowodowane było to tym, że wszystkie główne serie, czyli Call of Duty, Battlefield oraz Medal of Honor odeszły od tych schematów. Medal of Honor tak naprawdę przegrało ten wyścig. Dzisiaj jest już raczej wspomnieniem, jak to kiedyś drzewiej grano. Dzisiaj już te klimaty Medal of Honorowe są bardzo słabo obecne na rynku gier. Tak naprawdę Medal of Honor najnowszy jest grą na VR, więc skierowaną do niewielkiej grupy graczy. Seria Battlefield po roku 2009 potrzebowała wręcz dekady na powrót do drugowojennych i Call of Duty także wiele, wiele lat unikało tematów drugowojennych. Oczywiście powrót miał miejsce, ale o tym powrocie opowiemy sobie w części drugiej.